Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Prosto o Cyfryzacji. Ja nazywam się Przemysław Zawodny i mam przyjemność być gospodarzem tej audycji. Dzisiaj w naszym programie będziemy mówili o kodach 2D, dlatego jest z nami program manager Magdalena Bednarkiewicz. Dzień dobry. I omówimy potrzebę wdrożenia kodów 2D, które coraz częściej można zobaczyć na różnych produktach, w sklepach. Magdo oddaję głos. Dziękuję, Przenku. Tak, to prawda, ale może troszeczkę rozpocznę od przedstawienia historii na początek. Nie wiem, czy wiesz, ale kod liniowy w tym roku obchodzi swoje 50-lecie. Powstał w latach 70., i pierwsze charakterystyczne to takie BIP, które słyszymy w sklepach, miało miejsce w 1974 roku w Ohio. Natomiast tym pierwszym produktem, który został zeskanowany, to była paczka gumy do rzucia. Kody są niezwykle popularne, zresztą ich stosowanie właściwie możemy zobaczyć niemalże na każdym jednym produkcie, a ten dźwięk skanowania słyszymy tak naprawdę już praktycznie 10 miliardów razy dziennie na całym świecie. Skąd wzięła się potrzeba wdrożenia kodów 2D na opakowaniach konsumenckich? Ze względu na to, że jest za dużo tych różnego typu symbolik, różnego typu kodów kreskowych na opakowaniach, ze względu na to, że konsumenci chcą i poszukują większej ilości informacji o produkcie i oni chcą przede wszystkim szybkiego tego dojścia do takich informacji, ze względu na to, że producenci i sieci chcą więcej przelać i przesłać takich informacji w takich właśnie kodach, a ze względu na to, że AN nie może zawierać więcej danych niż te 13 symboli, czy 13 znaków, to stosowanie ich po prostu jest ograniczone, dlatego skierowano się w stronę kodu 2D. Jeśli chodzi o to, skąd wzięła się ta potrzeba, to Consumer Goods Forum i Rada GS1 zobowiązały się, że do 2027 roku wszystkie sieci handlowe, te detaliczne i hurtowe będą czytały kody 2D przy kasach, ale nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. No dobrze, kody kreskowe chyba wszyscy widzieli, stosowali, ale co to są właściwie te kody 2D i dlaczego warto wdrażać je ze standardami GS1? No właśnie, może troszeczkę więcej najpierw o budowie kodu 2D. Te kody mają taki układ graficzny, zbudowane są z ciemnych i z jasnych obszarów na siatce, podobnie jak szachownica. I dla porównania, kody liniowe zbudowane są z y, równoległych ciemnych kresek i z takich jasnych, no inaczej mówiąc, pasji. Zaszyte w kodach 2D mamy dane. Dane można odczytywać zarówno w poziomie, w pionie, a odczyt wymaga użycia skanera wizyjnego. Nowsze modele, zresztą tych smartfonów, które są teraz już wypuszczane, mają zainstalowane skanery. A jeśli nie, to wystarczy po prostu pobrać odpowiednią aplikację i zainstalować sobie w telefonie. Jeśli chodzi o kody liniowe, to mogą być skanowane przez tradycyjne skanery laserowe lub wizyjne. Jeśli chodzi o wymiary, to kody 2D są mniejsze od większości kodów 1D. Na przykład w przypadku laserowego nanoszenia na jakiś produkt, wymiary w zależności od użytego kodu 2D, mogą mieć nawet 2,54 mm na 254 mm. To jest niezwykle małe. Kody 2D mogą zawierać więcej danych w zwykłym kodzie liniowym EAN, czyli w tym. Takim potocznie też określanym 1D liniowym, inaczej mówiąc, zapisanych jest tylko 13 cyfr. AN stanowi graficzne odzwierciedlenie tylko i wyłącznie tego numeru GETIN. W przeciwieństwie do kodów 2D nie ma w kodach liniowych zaszytych informacji. Jak data ważności, kraj pochodzenia, numer partii, serii produkcyjnej, czy na przykład ceny. Natomiast kody 2D, jak najbardziej, te informacje zawierać mogą, nawet o wiele więcej, ze względu na to, że kody mogą pomieścić ponad 3116 cyfr lub też 2335 znaków alfanumerycznych i to niezależnie, czy to jest standardowy język, czy też arabski, cyrylica, grecki, hebrajski, także tych informacji i elastyczność, tak, naprawdę tych kodów jest naprawdę ogromna. Dodatkowo kody są bardzo dokładne i niezawodne, bo dzięki zaszytemu algorytmowi wykrywania i korekcji błędów mogą właśnie być odczytywane w momencie, kiedy jest aż 60% uszkodzeń tych kodów, więc w momencie, kiedy mamy na przykład zaklejony taki wiesz, źle naniesiony i przyklejony kod 1D, on już jest praktycznie nie do odczytania, natomiast kody 2D jak najbardziej mogą dalej być odczytywane. Jeśli chodzi o to, jakie mamy w ogóle rodzaje tych kodów, to tu przedstawię dwa podziały. Pierwszy to jest bez standardów GS1, natomiast drugi to jest właśnie z ich wykorzystaniem. Jeśli chodzi o ten pierwszy, to w tym podziale bez standardów rozróżniamy kody QR i kody Data Matrix. I myślę, że większość z nas spotkało taki zwykły kod QR nie tylko na produktach, czy w czasopismach, w sklepach lub na sklepach. W różnego typu reklamach, w których najczęściej wykorzystywany jest ten kod do przekazywania tylko i wyłącznie treści marketingowych, i najczęściej ten kod informuje o tym, jaki to jest produkt lub też jaka to jest grupa produktów, a właściwie, chyba gro tych wykorzystywań, tych kodów jest skierowana po to, żeby przedstawić samego producenta. Drugi z tych podziałów, z drugi z tych hodów to Data Matrix, który jest stosowany między innymi na bardzo małych produktach, np. w przesyłkach czy w transporcie albo w spedycji, ale między innymi też jest stosowany w znakowaniu elektroniki, ale tylko w obrębie tej jednej firmy do użytku tylko i wyłącznie wewnętrznego. W kolejnym przypadku, gdy ten podział następuje z wykorzystaniem tych standardów GS1, to rozróżniamy kody QR ze standardem GS1 Digital Link oraz GS1 Data Matrix, który też może być wyposażony w ten standard GS1 Digital Link. Wykorzystywanie tych kodów jest bardzo podobne do poprzednich. To co je wyróżnia od tych bez standardów, to odpowiednia składnia, czyli zapisywanie tych odpowiednich danych w, tak naprawdę w też w odpowiedni sposób czyli taki który dla wszystkich, którzy chcą odczytać te dane, w nim zaimplementowany jest dokładnie taki sam. I w przypadku GS1 Data Matrix istotne są zaszyte dane w postaci tak zwanych identyfikatorów zastosowań, czyli w skrócie mówiąc IZ-ów. Natomiast w zwykłym Data Matrix można tak naprawdę zaszyć każde jedne dowolne dane jeśli chodzi o kod QR, to może nieść nie tylko informację marketingową o produkcie skierowaną do konsumenta, ale też dane o dacie produkcji, dacie ważności, o numerach partii czy serii, które są niezwykle istotne z punktu widzenia np. kontroli jakości, sprzedaży, magazynowania, czy ogólnie po prostu szeroko pojętej logistyki. I w związku z tym, niezależnie od tego, czy jesteś producentem, czy jesteś siecią handlową, dostawcą rozwiązań, to te dane, które są zunifikowane, będą odczytywane wszędzie w taki sam sposób i zrozumiałe nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie przez wszystkie firmy, przez wszystkie sieci, wszystkie branże w taki sam sposób. Więc stosowanie odpowiedniej, jednakowej dla wszystkich składni zapewnia odczytywanie danych nie tylko w tej jednej firmie, która je wdrożyła. Ale w pełni zapewnia ten przepływ danych w całym cyklu życia tego produktu, od stworzenia aż po jego utylizację. Także stosowanie standardów w kodach jest niezwykle ważne i myślę, że poszerza jakby wachlarz wykorzystania i odczytywania później danych z tych produktów. Czyli już wiemy, że mamy kody 2D zwykłe. Bez standardów GS1 i można powiedzieć niezwykłe, czyli ze standardami GS1. A jaka jest różnica między QR z GS1 Digital Link a GS1 Data Matrix? Mhm. Wiesz, to przede wszystkim różnią się między sobą wizualnie, bo te kody QR mają w trzech narożnikach takie widoczne kwadraty, takie charakterystyczne kwadraty, a Data Matrix jest cały, wypełniony aż po brzegi szachownicą takich ciemnych i jasnych pól. Jeśli chodzi o kody QR ze standardem GS1 Digital Link, to pojawiają się na produktach z inicjatywy już samego producenta, żeby zwiększyć zaangażowanie z tym konsumentem. I wystarczy tak naprawdę zeskanować smartfonem ten kod, by móc już w czasie rzeczywistym zobaczyć listę składników, alergeny, przepisy, instrukcje, instrukcje też w tej formie filmowej, takich krótkich filmików, dodatkowe tłumaczenia, listę sklepów, gdzie ten produkt można kupić, czy informacje o promocji, i i konkursach naprawdę zastosowanie jest tylko takie, jaka jest obszerna głowa i fantazja działu marketingu, także tych informacji może być naprawdę sporo. Jeśli chodzi o GS1 Data Matrix, to używa identyfikatorów zastosowań, o których już mówiłam, czyli tak zwanych iz do kodowania dodatkowych danych, natomiast QR z GS1 Digital Link używa syntaktyki, bo to jest coś nowego, ale to się mówi syntaktyki URL do kodowania adresu strony, i dodatkowych danych, czyli tej właśnie składni, o której mówiłam, że jest taka niezwykle ważna. Kody GS1 Data Matrix są wykorzystywane do znakowania bardzo małych produktów, a kody 2D zresztą są też źródłem informacji o, o, też o miejscu tej produkcji, o, o danych dotyczących zrównoważonego pozyskiwania czy jakichś wskazówek związanych z recyklingiem. A który z tych kodów jest bardziej powszechnie używany w różnych branżach detalicznych? No właśnie, tu wszystko zależy od samej branży i od samego producenta, ale zauważyliśmy, że chętniej na świecie wykorzystywany jest ten QR z GS1 Digital Linkiem, na przykład w branżach beauty, spożywczej, odzieżowej, czy na przykład w do-it-yourself, ale GS1 sam w sobie nie narzuca rodzaju tego kodu 2D, do wyboru, ale z racji budowania świadomości o, o kodach 2D i zaangażowania samego konsumenta, rekomenduję stosowanie właśnie QR z GS1 Digital Linkiem. No dobrze, to może pójdźmy dalej. Jakie są główne korzyści dla firm detalicznych wynikające z korzystania tych kodów? Hmm. Mogą kody 2D mieć bardzo duży wpływ na optymalizację wielu obszarów tych działalności firm w łańcuchach dostaw. Na przykład takie zarządzanie zapasami i dokładnego określenia tych zapasów może mieć wpływ na lepszy monitoring świeżości towarów, ograniczenie liczby produktów z krótkimi datami przez automatyczną reakcję na te krótkie terminy ważności, na przykład przez dodanie jakiejś przeceny, włączenie właśnie tego typu obniżek. Kolejna to identyfikowalność i potwierdzenie autentyczności produktów, składników, przez to widoczność tego całego łańcucha dostaw. Kolejne to na przykład zakodowane informacje o numerach partii, serii pozwalają szybciej, skuteczniej, bardziej efektywnie wycofać wadliwą partię produktów. I to ma bezpośrednie przełożenie na poprawę bezpieczeństwa konsumenta. No i samo właśnie mówiąc o, o konsumencie to to zaangażowanie konsumentów, bo dzięki informacjom zaszytym w kodach 2D mają możliwość między innymi prześledzenia samej drogi jaką pokonał produkt w łańcuchu dostawy czy też weryfikacji kraju pochodzenia. Daty stworzenia, wytworzenia tego produktu, czy pełniejszych informacji ogólnie tych żywieniowych. Co jeszcze może z, w, pójdźmy w stronę zrównoważonego rozwoju, bo to też również zmniejszenie liczby kodów na produkcję, z racji tego, że są zdecydowanie mniejsze, przekładają się na. Też mniejsze zużycie materiałów eksploatacyjnych i uwalniają dodatkową przestrzeń w ten sposób na, na opakowaniu, którą mogą później działy marketingu bardzo dobrze też wykorzystać. No i samo ulepszone opakowanie, bo właśnie ze względu na zgodność z przepisami, czy też przez to, że jest ta oczyszczona etykieta z nadmiaru informacji, to ona staje się bardziej czytelna i można, tak jak mówiłam już wcześniej, może też posłużyć do uzyskania kolejnych celów marketingowych. No i tutaj, jak zwykle, pytanie o przyszłość, bo świat się teraz bardzo szybko zmienia. Jakie trendy i innowacje mogą wpłynąć na rozwój tych kodów 2D? W handlu detalicznym w nadchodzących latach. Same kody 2D to już trend i innowacja, ale jeśli mówimy w tą stronę, to mogą być pośrednikiem do pełnej informacji o produkcie, na przykład dla cyfrowego paszportu produktu, czyli takiego elektronicznego dokumentu z zawartymi danymi, skąd pochodzi, w jaki sposób został wytworzony dany produkt. I tu ogromne znaczenie ma właśnie ten kod, dokładnie kod QR z GS1 linkiem, bo już teraz powoli wykorzystujemy Korzystywany jest w tym temacie. I taki paszport może zawierać informacje o produkcie, o uzyskanych certyfikatach, na przykład zrównoważonym rozwoju, pochodzeniu i, i śledzenia drogi samego produktu oraz o, o danych na przykład o recyklingu. I to jest właśnie świetny przykład na wy wykorzystanie mocy tych, tych kodów 2D. Jeśli chodzi o dalszą część, o dalsze sposoby wykorzystywania, no to nie wyobrażam sobie go. Bez sztucznej inteligencji, bo dzięki niej można analizować, jak kształtują się nasze nawyki konsumenckie, jak tworzyć nowe produkty, nowe obszary zastosowań. Już teraz widzimy na przykład niezwykłe ich zastosowanie związane ze znakowaniem roślin przy masowym wylesianiu terenu, więc, to jest coś, coś nowego, co może wspomóc właśnie też nowe, różne obszary. Kody 2D można też wykorzystywać w rozwiązaniach płatności mobilnych, bo integracja tych funkcji płatniczych z aplikacjami dostosowania kodów umożliwiają na przykład dokonywanie szybszych takich bardziej bezpiecznych i wygodnych transakcji, więc to też jest przyszłość kodów jeśli chodzi o integrację programów lojalnościowych, to też widzimy tutaj potencjał, bo skanowanie kodów można połączyć z udziałem takich programów i powstaje przez to zachęta do ponownych zakupów i no, nagroda na przykład dla kolejnych klientów. No i najważniejsze, myślę, to co wnoszą kody 2D, czyli informacje oparte na danych, bo analiza danych ze skanowania tych kodów 2D zapewnia bezcenny wręcz wkład w zachowania, w preferencje i wzorce zakupowe konsumentów. I dzięki temu producent, detalista może precyzyjniej kierunkować strategie marketingowe i odpowiednio układać i optymalizować ofertę produktową. Bardzo dużo pytań dzisiaj i bardzo obszerna wypowiedź, więc myślę, że dla nas słuchaczy zrobimy takie krótkie podsumowanie. Jeszcze raz zadamy pytania i teraz takie naprawdę jedna, dwa zdania na każdy temat. To może jeszcze raz. Jakie są różnice między QR z GS1 Digital Linkiem oraz GS1 Data Matrix? GS1 Data Matrix zawiera dane o produkcie. A kody QR z GS1 Digital Linkiem dodatkowo służą też do komunikacji z tym konsumentem, więc to jest taka najbardziej istotna różnica. No dobrze. A dlaczego powinienem wybrać kod QR z GS1 Digital Linkiem zamiast GS1 Data Matrix? Dzięki zastosowaniu kodu QR z GS1 Digital Linkiem konsument wie więcej o produkcie od strony marketingowej, a dodatkowo przez cały cykl życia produktu widać też dane w nim zaszyte. A czy istnieją jakieś branże detaliczne dla których chod QR? GS1 Digital Linkiem będzie lepszy niż GS1 Data Matrix i odwrotnie. No tak jak już wspomniałam, myślę, że w tych branżach beauty spożywczej, odzieżowej, do it yourself to tam najczęściej będzie wykorzystywany i wszędzie tam gdzie jest budowanie zaangażowania konsumenta, tam jest bardziej istotny i bardziej wykorzystywany ten QR z GS1 Digital Linkiem. Okej, okay. dziękuję. Bardzo dużo wiadomości. No i na koniec Jakie są najnowsze trendy właśnie w zastosowaniu kodów w AD? Powtórnie to pytanie. Podsumuję to ten cyfrowy paszport produktu, sztuczna inteligencja, płatności mobilne, integracja programów lojalnościowych czy informacje oparte na danych. Bardzo obszerny w wiadomości odcinek. Ja bardzo dziękuję Magdo za, za wizytę. Ja też bardzo dziękuję. Zachęcam wszystkich do subskrypcji naszego podcastu i zapraszam do kolejnych odcinków. Dziękuję, do usłyszenia. To ja jeszcze tylko dodam, dodam taką zachętę. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do odwiedzenia naszej strony poświęconej Kodom2D. Gdzie można przeczytać więcej informacji, nie tylko dla tych takich podstawowych, ale to też jest takie mięsko, że tak powiem, bardzo kolokwialnie dla tych, którzy już troszeczkę więcej wiedzą o tych kodach. Jest tam część poświęcona generatorowi kodów 2D i dostawcom rozwiązań. Jest też dużo informacji poświęconych temu, co dzieje się od strony GS1. Czyli o pilotażach, o grupie roboczej i listach intencyjnych. Zapraszam bardzo. To ja pozwolę sobie też dodać, że na stronie Akademii Cyfryzacji o Kodach 2D też znajdują się informacje, ale również nie tylko. Zachęcam do odwiedzi na stronie Akademii Cyfryzacji i do kolejnego odcinka podcastu Prosto o Cyfryzacji. Do usłyszenia!